Witam Was bardzo serdecznie, moi wygibuski, z tej strony ja, czyli Michu, a to jest pierwszy odcinek nowej serii dla darmowych gier z Michem. W dzisiejszym odcinku znajdziemy zastępstwo dla gier typu Battlefield, Hardline oraz CS-a. Jesteśmy w grze, która nazywa się Tactical Intervention. Osobiście grałem już w nią kiedyś i średnio mi się podobała, ale niedawno dostała nowy patch graficzny, który poprawił grafikę ogólną. Więc cóż, może być już chyba tylko lepiej. W takim razie zaczynajmy grę. Ogólnie najpopularniejsze są trzy tryby. Wejdźmy na rosyjski serwer, na pewno nic się nie stanie, nieprawdaż? Trzy tryby. Team Deathmatch. Znaczy jest ogólnie tyle. O, jest raz, dwa, trzy, cztery. No, cztery tryby. Free for all, czyli każdy na każdego. Team Deathmatch, czyli drużynowy deathmatch. Intel, czyli wykradnięcie chyba flagi, no i misja, tam określona misja, to jest chyba, jak w CS-ie, ochrona przed, no, trzeba zapobiec podłożeniu bomby. No ale dzisiaj zagramy w bardzo ciekawy, tutaj chyba akurat nie ma tego, co jak ten, no nie ma, więc musimy opuścić. Idziemy na lobby USA. Jest taki bardzo ciekawy game mode, który myślę, że będzie ciekawy na pierwszy raz. O, proszę, nazywa się Highway. No i to jest właśnie misja. I o co chodzi w tym trybie? Otóż jest on bardzo ciekawy, ponieważ są dwie drużyny, terroryści i antyterroryści. I antyterroryści muszą przewieźć VIP-a wraz z ważnymi dokumentami w określone miejsce. Natomiast terroryści mają inne zadanie. Muszą zabić VIP-a, zabrać dokumenty i zabrać je na helikopter. No, ogólnie wszyscy powiedzą, a Michu, to jest nudne. No i tu jest mocna i słaba strona tej misji, ponieważ jest ona, dzieje się jakby na drodze. Jedzie się samochodem i można w każdym po prostu... O, to zaraz wam pokażę. Może zrobimy małe cięcie i jak już będziemy w grze, to dam wam znać. Okej, więc cięcie. 3 weeks later. Okej, wygraliśmy rundę. Znaczy oni wygrali, bo ja nie wybrałem w tym udziału. No i teraz, możemy wybrać dwie drużyny. Albo tych, co wiozą, albo pasażerów. Mamy też cztery bronie do wyboru. I właśnie tu taka głupia trochę sprawa, ready? Taka trochę głupia sprawa, ponieważ miałem zamiar już wczoraj nagrać właśnie odcinek. I właśnie już nagrywałem go i wszystko, ale w ostatniej chwili niestety MSC Afterburner postanowił trochę się zbuntować. Przez to, Jezus Maria! A no tak, bo oni za nami jadą. Postanowił się troszkę zbuntować. I po prostu nie nagrał mi tego wszystkiego. A trochę tego śmiesznego było, no i w sumie to nie działo się za bardzo nic ciekawego, no ale też nie było nudno, ponieważ zdobyłem 3 osiągnięcia. Oprócz tego jeszcze kupiłem sobie broń, właśnie tą, którą teraz trzymam w ręce. No i w sumie zabiłem kilka osób, więc no to naprawdę tyle. O, po raz pierwszy mnie ktoś leczył, dzięki. Mam granatnik, ale epicko, rozpierdzielimy ich tylko jak tam pojadą. No i teraz, o co chodzi w tym trybie? Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba dowieźć VIP-a, my akurat go nie wieziemy, tylko... Okej, mamy... Gdzie jest ten... O, możemy, dobra, poczekamy aż przyjadą ci. O. Okej, może się cofnijmy, żeby nie wiedzieli, że my tu jesteśmy. Asysta? Za co ja mam asystę? Boom, bitches. To jest to, kocham to po prostu. O, dobra, podeskortujmy go, żeby sam biedny nie szedł. No chodź. Nie. Co się dzieje? Erie? Nie. F-ie? Oho, tak. Możemy go... dobra. Więc taka fajna sprawa, bo jest identyczna animacja dla terrorystów i antyterrorystów. I antyterroryści, kiedy mają jakiegoś gościa, po prostu go chcą ogarnąć, to go po prostu kopią. No i tu jest tak samo. Naciskam F. I zabiję stąd, frejerze! Co ja będę cię oskordował? Trochę takie niedociągnięcie, ale w sumie też trochę śmieszne. No i ogólnie tak się fajnie to wychodzi. No i właśnie w dzisiejszym odcinku mam zamiar zaprezentować wam cały time game mode. Tylko ogólnie pomysł na ten tryb jest bardzo fajny i naprawdę ma... Serio, koniec rundy. Okej, czyli kolejne cięcie. Many months later. Więc zaczynamy, chyba ta sama misja. Tak, to będzie ta sama misja. No i tak myślę, że chyba czegoś wam jeszcze nie powiedziałem, tylko czego. No właśnie, zacząłem mówić o tym, że... Tryb ma naprawdę bardzo dobry potencjał. I ogólnie też nie najgorzej wygląda ta gra, no bo teraz był patch graficzny i te cienie i wszystko jest ładniejsze. No i ogólnie o tym trybie miałem mówić. No i on jest naprawdę bardzo fajny, bo rzeczywiście ciekawy pomysł, żeby po prostu robić pościgi.
No ale niestety jest jeden minus tego i to bardzo duży, a konkretnie chodzi tutaj o model jazdy, bo rzeczywiście w najgorszych grach, jakie możecie znaleźć na świecie, wyścigowych, model jazdy jest lepszy niż tutaj. Tutaj zakręty tak ciężko się bierze. Tutaj jak wjedziesz w drugi samochód, to cię wyrzuci pół kilometra do góry albo odbije cię do tyłu. No cóż, znaczy, może jest to wszystko średnio zrobione i głupio wygląda, ale mimo wszystko naprawdę gra ma potencjał i naprawdę fajnie się prezentuje. Ogólnie jej twórcą jest chyba gościu, który też pracował nad Counter-Strike'iem. No jest też niedawno powstała, bo niecałe trochę ponad rok temu. Jest zrobiona na silniku Source 2, czyli tym samym co powstał Half-Life, Team Fortress 2 i Portal. Dobra, więc zaczynamy. A tym razem pojedziemy, będziemy kierowcami. No i ogólnie będziecie mieli na porządku te podstawowe trzy bronie, ale ja kupiłem sobie karabinek, więc dlaczego miałbym nim nie grać? Dobra. Więc gramy, moi drodzy. Teraz ja jadę? Nie, ja jestem dalej tym, co siedzi z tyłu. To jest ciekawe, że ogólnie na każdej mapie w tej grze, ogólnie. Co wy robicie? Aha, dobra, jadą za nim. Ogólnie na każdej mapie w tej grze, na każdym trybie jest kurde po 40-50 klatek. Właśnie ten jest strasznie niezoptymalizowany. Ogólnie gra po tym patchu graficznym nie została dobrze zoptymalizowana. Bo kiedyś jak grałem, to może grafika była gorsza, ale rzeczywiście miałem te 40-50 klatek stała na innych mapach po 60. I teraz jest ten minus, że nie zoptymalizowali jej zbyt dobrze, gdzie oni jadą. A tu. No i nie zoptymalizowana jest do końca, więc mogą być małe przecięcia. Teraz mam 22 FPS-y, gdzie normalnie miałbym około 40, a jak już wpierdzieli się w 5 samochodów w siebie, jeszcze wybuch będzie jakiś, to już w ogóle, moi drodzy, niestety, ale to średnio wyjdzie. Okej, ja się schowam, mam mało życia. Podleczmy naszych kolegów. Ej, bo ja mam. Okej, nawili mnie strzałem w głowę. W ogóle to jest ciekawe, że tu samochód się prowadzi bez trzymania kierownicy, a sam pistolet trzymamy w lewej ręce. No zdarza się, niektórzy robią tak, niektórzy inaczej. Ja myślę, że w tym odcinku właśnie zajmę się głównie tym game modem, a w kolejnych przedstawię wam inne. Więc jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii i z tej gry, to nie zapomnijcie kliknąć tam lajka na dole i skomentować filmu. Teraz musimy prowadzić, bo ja chcę prowadzić, żeby przedstawić wam model jazdy w tej grze. Bierzemy dalej nasz piękny karabinek. Dajemy ready. Może w najbliższym czasie będzie jakiś update, który zoptymalizuje grę, bo ostatnio były dosyć często nawet. Ok, jedziemy. Możemy trąbić, możemy jechać. Możemy! Ok. Ale szybkie te samochody po prostu ja nie mogę. Mam nadzieję, że tu będzie. Aha, tu jest target za nami. Aha, to dobra. Myślałem, że oni tam jechali, ale to tamci ich po prostu zostawili. Poczekajmy na nich. O shit, o w dupę, o fuck! Zabiłem kogoś? Tylko jak? Pytanie tylko brzmi, jak ja go zabiłem? Czy. Aha, nie jadę sam, okej. Dobra. Ten model jazdy jest naprawdę zrąbany. Jest radyjko? A jest radyjko, może coś włączymy. Okej, wystarczy tego. Dobra, czyli dalej jedziemy za tamtym gościem. Strzelamy do niego. Nie prowadzimy w ogóle. Nie dotykamy kierownicy, ale jakoś jedziemy, bo może.